Siema, tutaj Korkes i witam was w kolejnym odcinku z Gotika. Ostatnio mieliśmy niemiłą niespodziankę w starym obozie. Niestety, wszyscy magowie ognia zostali wymordowani przez tego chędożonego Gomeza. I na dodatek chce teraz zająć wolną kopalnię, dlatego musimy jej bronić. Nie damy mu Witaj! Jej. Nie damy. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość. Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. Jasne. Spoko, dzięki. To z tymi golemami to nieco pamiętam. Do tego kamiennego trzeba młotek. Na ognistego lód, a na tego lodowego chyba. Nie, wróć, jak to było? Nieważne. Jak już będziemy tam z nimi walczyć, to się przypomni. Witaj. Witaj, magu. Jestem Riordian, alchemik. Zgaduję, że szukasz magicznego napoju. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Przydałyby mi się potki. Zwłaszcza te. Szkoda, że tylko na jedną minutę. A ja mam te miksturki? Mam na 2 minuty. Ale wezmę se. Ej, aha, przeskoczyłem, dobra. A co się tam będę pierdzielił? Wezmę 10. Mam jakieś śmieci, których mogę się pozbyć? Mam jakieś śmieci, których się mogę pozbyć. No i tu mu mogę dorzucić trochę bełtów. Masz. Trzymaj, na pewno ci się przyda. A my pójdziemy teraz... Nie do ściany. A my pójdziemy teraz... No właśnie, gdzie? Gdzie jest Wyro? Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Lepiej się do tego nie mieszać. Dobra, skoczymy tam, nie? Spróbujemy odbić wolną kopalnię, jak nie, to polecimy do Xardasa. Tylko będę musiał zainwestować w te zwoje. I ni cholery nie pamiętam, które to były. Witaj! Jak leci? Na razie cicho. W wolnej kopalni nic się nie rusza. Lee zajmuje się jeszcze organizacją naszej obrony. Do zobaczenia! Aha, czyli jeszcze nie mogę lecieć na wolną kopalnię, okej. W takim razie nie ma wyjścia, trzeba iść do... Xardasa. Jeszcze tego nie wykonałem, serio? Gdzie mi pokazuje, że mam z Krukiem pogadać? O ludzie.
To jest kurde dziwne. Dobra, żebym się nie pogubił. Zwoje. Na lodowego to pewnie... No ogień musi działać, nie? A na ognistego... Piorun chyba działał. Witaj. Wiem, że używałem piorunu kiedyś. Poszukaj. Tylko czy on go ma? Grom nie, piorun kulisty, o. No i mi kurde przeskoczyło. Gdzie to jest? Wezmę 4. Myślałem, że to się od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Czego się chyba nigdy nie skończy. Kurde, trochę za dużo. Dobra, save i lecimy do Xardasa. Teraz już mam miksturki, nie będę musiał skakać jak kubi. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Kurde, zastanawiam się, czy przeskoczyć tędy, czy... Nie, polecę tamtędy. Tu spotkam tego cieniostwora, a cieniostwora chcę zostawić na później. Będzie mi potrzebny jego róg. Więc tamta droga odpada. No to musimy trochę nadłożyć drogi. Idziemy se tędy, gdzie rozwaliliśmy tych dwóch strażników. Tak by tu nic nie zrobili, jakby się orkowie pojawili. A tu są orkowe psy, trzeba będzie ich odciągać jeden po drugim. Nie zamierzam się z nimi wszystkimi tłuc, a jest ich trochę. To trochę potrwa. Jakby nie patrzeć. Ile ich tam jest, kurde? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Łuźwa. To potrwa wieki. A ile taki orkowy pies mi... Ja się tego bałem? Panie, ja ich mogę wszystkich, kurde. A zrobimy to inaczej. Żeby tam tych orków. Orkowie już mi na. The fuck! Tak bez zapowiedzi? O cholera!
Jest ich tyle, to już mnie mogą zeżreć. Albo i nie. Dobrze jest. Nie chcę, żeby ci wszyscy orkowie się na mnie rzucili. Czy ci orkowie się chcieli rzucić na tego psa? Serio? Już dawno takiej komicznej sceny nie widziałem. Szybkiego save'a zrobimy, ich tam jest 4. Jakby tu kurde odciągnąć jednego. Będę musiał chyba tędy przeskoczyć. Ja se tu tylko przechodzę, nie zwracajcie na mnie uwagi. A tam będziemy się opierdzielać. Brać ich wszystkich. Na klatę. Okej, to nie był dobry pomysł. Problem jest taki, że jak zaczną mnie okładać, to nie mogę się ruszyć. Może chyba jednak będę musiał ich odciągnąć jednego. Po każdym killu se zapiszemy. Rzucił się na nas. No chodź. Dziabnął mnie. O ty skubańcu. Stwory wydają takie same dźwięki jak ścierwojady. To już będzie nieco ciężej teraz. Roślinka mi się zbugowała. Jak to zwykle bywa. Nie chcę zwracać na siebie uwagi tych orków. Bo będzie źle. To chyba właśnie zwróciłem. No dobra, trzeba ich kurde odciągnąć jakoś. Tu jest jeden po tej stronie.
Chodź, 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 chodź pod brzytwę. Znowu się przegrupowują. A ten co z taką pochyloną głową? A został ostatni. To wcale nie oznacza, że ostatni w ogóle. I znowu mnie dziabnął. Znowu mam buga z... No szkurde! Chęt do żony, kurde... ekwipunek. Będzie dużo sejwowania teraz. To niby jest ich dwóch tylko, ale... No dobra, tam teraz dwóch się pojawiło. Nie, dwóch mnie nie może zabić. No tak jak powiedziałem, dwóch mnie nie może zabić. Ja was wszystkich wysiekę. Jednego po drugim. No i tego się obawiałem. Czyli się wydłuż. Ale i tak padli. Zanim mogli cokolwiek zrobić. Już widać wieżę Xardasa. Ale tu jeszcze czeka na znowu właśnie. Kurde, jakby to załatwić. Do żony brzytwy. O cholera. Leci jeden! O, shit! Jej, gdzie ty kurde? Myślałem, że zginę. O, w mordę. Dobra, było blisko. Ale się udało. O, są mi następne dwie. No, co jest? O, shit. Dobra, możemy iść dalej. Chyba, że znowu coś tu wyskoczy. Sorki za to.
To już powinny być jedynie... A nie, jeszcze te są. Później będą golemy. No już prawie jesteśmy. Tutaj muszę ten młotecek założyć. Gdzie on jest? Ej. O kuźwa. Już myślałem, że się go pozbyłem. O. By był niezły problem. To sobie teraz zmienimy z powrotem na brzytwę. Czy ja będę mógł użyć tych wszystkich? Gdzie jest ten piorun? Tu. Teraz będzie ten lodowy. Dobrze mówię? Tak. Ech. Nie trzeba było używać tej drugiej kuli ognia. Dobra, teraz piorun M do niego. Tak się zaciąłem. No i to by było na tyle, nie? Jeśli chodzi o golemy. Szybki save. Zaskoczy nas tu coś, czy nie zaskoczy nas tu coś? Nie powinno. A już myślałem, że trafię. Kurde. Trochę miksturek, zawsze się przydadzą. Ale musimy z tym demonem pogadać. Zaraz, kto? Kto to powiedział? To ty? Jak? Jak się dostałeś do mojej głowy? Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Mam być cicho? Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Xardasa. Domagam się widzenia z twoim panem. Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian? A, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzien. Zaraz, co mówiłeś? Dowód? Zwycięstwa nad czym? Zwycięstwa nad żywiołami? Kamień? Lód? Ogień? Oto serce kamiennego golema. Co? A tak, godnego dowodu. Brakuje? Brakuje jeszcze dwóch? Czy to serce lodowego golema jest wystarczającym dowodem? Podwójne? Drugi dowód? Potrzeba jeszcze jednego? Może być to serce ognistego golema? Perfekcja? Jestem godny? W takim razie domagam się widzenia z twoim panem. Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? Cóż, w takim razie przyjmuję tę runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się godny. Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już idę. To jest tak pogmatwane. Rozmowa z demonem w ogóle jest świetna, nie?
Kombinacja jest taka sama jak przy poprzedniej skrzyni. Dobrze wiedzieć. No dobra, szybki save i idziemy do Cardassa. Tego już nie potrzebuję. Jest tu coś jeszcze, co mogę obrabować? Jest. Są miksturki. Będzie impreza. Teraz trzeba się wspiąć jeszcze na górę i trzeba pogadać z Cardassem. Kurde, znowu bym się zaciął. Ktoś mnie przeszkadzać mi w moich studiach! Nazywam się... Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemów. Zawsze jak Bezi próbuje powiedzieć swoje imię, zawsze ktoś mu przerywa. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieść żywot samotnika, czyż nie? Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja Wielkiej Góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie. Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku, z Gomezem na czele, nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Koristo i inni sami kopali sobie grób. Tak zwany Śniący okazał się ponoć potężnym demonem zagłady. Przekonało się o tym bractwo z obozu na bagnie. Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Zapomnij o tym całym kopcu. Jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z 12 magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu 5 orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to Śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być... Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze Śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Tak, ale... Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie wysokiej góry. Widać ją już z daleka. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią stara cytadela. Choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda.
Porozmawiam z tym szamanem. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. Jasne. Będzie trzeba pogadać w takim razie z tym szamanem. Ale na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam, kochani, za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba, zostawcie komentarz i do zobaczenia następnym razem. Cześć!